Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu. W poprzednim pokonaliśmy złą radną Debrę i skończyły się nasze problemy w końcu, nareszcie. I dzisiaj zaczniemy sobie odcinek 18. SOS Królik, także może będzie to odcinek pewnie jakiś spokojniejszy, śmieszniejszy. I będzie super, fajnie, miło. Okej, to zacznijmy sobie. Niedługo zacznie się lekcja biologii. Co wydarzy się tym razem? O, ale ja swojej suśki nie przebrałam. O, 5 sekund mi dajcie, zaraz wrócę. Okej, suśka przebrana, także możemy iść. Minął już tydzień, odkąd Debra zostawiła nas w spokoju. Wszystko powoli wraca do normy. W sumie to wszystko byłoby prawie jak przedtem, gdyby Castiel zdecydował się wrócić do szkoły. Nikt go nie widział, nikt nie wie, kiedy wróci, a Lysander odmawia udzielenia komentarzy na ten temat. Ale nie wygląda na zmartwionego, tak jak wtedy, gdy pojawiła się Debra, a więc za bardzo się nie przyjmuje. Ej, Mila, słuchasz mnie? Wybacz, zamyśliłam się, co mówiłeś? Stwierdzam, że Peggy ostatnio zachowuje się dosyć dziwnie. Nikomu nie zadaje pytań, z nikim nie rozmawia. To nie takie złe, jeżeli chcesz znać moje zdanie. Mila. No co, to prawda. Przeczytałam artykuł, który napisała na mój temat. Nie miała też skrupułów, aby wykorzystać nagranie, które ukradła mi Debra. Chociaż nic z tego nie było prawdą. Może właśnie to ją męczy? Peggy? Chyba nie mówimy o tej samej osobie. Nic jej nie rusza. Ech, nawet Castiel przyszedł tu cię przeprosić. Wszyscy się zmieniają. Chcę, żebym poszedł z nią pogadać, tak? No, nie lubię patrzeć, gdy inni są smutni, ale nie mogę nic zrobić, to mi nie dotyczy. Złożył ręce i się uśmiechnął. Wzdychasz. Gdyby naprawdę czuła się źle z mojego powodu, to przyszłaby mnie przeprosić razem z innymi dziewczynami. Nie wiem, co mogę zrobić innego niż ty. Powiedz jej, że się nie... Powiedz jej, że się na nią nie gniewasz. Dobra, ale zrobię to tylko dla ciebie. Naprawdę jesteś wspaniała, wiesz? No, wiem, jakże inaczej. Jestem pewna, że gdybym powiedziała, że nie, to byłabym mniej wspaniała. I tak w końcu byś się zgodziła. Wyglądasz na bardzo pewnego siebie. Nalegałbym do momentu, aż się zgodzisz i tak w końcu byś ustąpiła. Dobrze, że od razu się zgodziłam. No dobra, pójdę spotkać się z Peggy, chociaż nie wiem, co mogłabym jej powiedzieć. Dalej nie masz wyjścia od Castiela? Nigdy nie mówiłem, że niczego nie wiem. Ma się dobrze, to wszystko, co trzeba wiedzieć. No to dlaczego nie wraca? Ponieważ potrzebuje trochę czasu. Ale przez to wagaruje. Może mieć potem problemy. Próbowałaś już coś kiedyś wytłumaczyć Castielowi, podczas gdy zdecydował, że ma rację? Tak, gdy Debra jeszcze tu była. Jak to się skończyło? Źle. A więc powinnaś z łatwością zrozumieć, dlaczego nie naciskałem, gdy o tym rozmawialiśmy. Jest nieugięty nawet wobec swojego najlepszego przyjaciela. Gdybym ja był nieobecny, to też byś się tak martwiła? Oczywiście, może nawet bardziej. Nie przesadzaj. Ale to prawda, to, że Castiel fakaruje, to jedno, ale twoja nieobecność byłaby jeszcze gorsza. Dlaczego? Ty nie opuszczasz lekcji bez powodu. Nathaniel był chory po koncercie, ale jakoś za bardzo się tu nie martwiłaś, a przecież jemu bardzo zależy na szkole. Tak, ale z tobą to nie to samo. Trochę się do mnie zbliżył. Też bym się martwił, gdybyś była nieobecna. Lysiek! Poszedł sobie. Nie oczekiwałam takiej reakcji. Kolejny dzień bez Castiela. Mam nadzieję, że u niego wszystko w porządku. Lysander powiedział, że tak, można mu wierzyć. Powinien szybko wrócić, inaczej będzie mieć problemy. Ach tak, dyrektorka nie puści mu tego płazem. Jestem pewna, że wszystko się ułoży. Peggy. Jesteś gotowa na naszą wycieczkę do miasta? Jaką wycieczkę? No musimy ci znaleźć nowe ubrania, a zwłaszcza bieliznę. Ty znowu o tych majtkach. Naprawdę chcesz, abyśmy poszły razem na zakupy? Oczywiście, mówiłam na serio, musimy coś zrobić. Chyba chcesz się komuś podobać, co nie? A ubranie to głównie kupuję dla kogoś czy dla siebie? Bo chyba ja mam w tym chodzić, ja mam się w tym czuć dobrze, a nie się komuś podobać.
Nigdy nie ogarniam takich rzeczy. A więc musisz przejść małą metamorfozę. Nie masz wyboru. Tylko metamorfozę. No zobacz, jak pięknie wygląda. O co ci chodzi? Zgoda, ale zajmiemy się tym później, ok? Nie dzisiaj. Jak chcesz, ale i tak ci nie odpuszczę. Super. Aha, dobra, to mam. No i co? I gdzie ona jest? O mój Boże, Armin, jesteś chory? Co? Nie, dlaczego? Jesteś w klubie ogrodników. Na zewnątrz. Ach, to. Czasem zdarza mi się wyjść, zaczerpnąć świeżego powietrza. Ble. Jest to dosyć zaskakujące. No dobra, dyrektorka wygoniła mnie z piętra i musiałam wyjść z budynku. Nigdy się nie zmienisz. Nie lubię być na zewnątrz. W każdym razie nie w szkole. Nic na to nie poradzę. Dlaczego w szczególności nie w szkole? W środku jest pełno krzeseł, można posiedzieć w spokoju. Na zewnątrz masz jedynie dwie biedne ławki, które są zawsze zajęte. Jeszcze te wróble, nikt nie przestanie ćwierkać. Ale to przecież przyjemne. Ty się cieszy, że masz wróble, bo u nas rzadko bywają. Nie lubię ich, oprócz kruków. Te ptaki mają klasę. Tak sądzisz? No pewnie, są ciemne, wprawiają przesądnych w zakłopotanie, a kiedy kraczą, są niesamowite. To prawda, ich czarne skrzydła są bardzo ładne. Też tak myślisz? Tak, bardzo je lubię. Im dłużej z tobą rozmawiam, tym bardziej cię doceniam. Poklepał mnie po ramieniu. Ale ja chcę rozmawiać z Peggy. O, Titi, co masz dla mnie dzisiaj? Witaj, moja kochana, mam dla ciebie prezent. Jestem pewna, że ci się spodoba. To jest teraz na topie. Dziękuję. Będziesz ślicznie wyglądać w tych króliczych uszach. Aha, okej, dzięki. Super. Peggy, chamie i prostaku. O, znalazłam cię w końcu. O Jezu, zapomniałam, że tak wyglądasz. Cześć, Peggy. Nie wiem, co innego miałabym powiedzieć. Cześć. Ona chyba też nie wie. Jak leci? Od tygodnia niewiele się odzywasz. Nie mam nic do powiedzenia, to wszystko. Przeszkadza ci to, że pomyliłaś się w sprawie Debry? Bo przyszłaś ze mną o tym porozmawiać? A czemu nie? Trafiłam w sedno, prawda? Nie, ani mnie to grzeje, ani ziemi. Gdybym miała się przejmować takimi rzeczami, to nigdy nie zdecydowałabym się na takie zajęcie. Więc co się dzieje? Artykuł, który napisałam na podstawie jej nagrania. To wszystko nieprawda. Dokładnie, ale nie myślałam, że będzie ci to przeszkadzać. Zawsze powtarzasz, że najważniejsze, aby informacja się podobała, nieważne czy jest prawdziwa, czy nie. Ale w tym wypadku wszyscy wiedzą, że to nieprawda. Jak sama to delikatnie ujęłaś, skrzywdziła kogoś i teraz wszyscy patrzą na mnie, jak gdybym była wspólniczką Debry. Masz wyrzuty sumienia? Nieważne. Jestem pewna, że mam rację. Zaczęła się śmiać. To miłe, że chciałaś się dowiedzieć, co jest nie tak. Spoko. To Aleksy mnie do tego zmusił. Poszła sobie. Myślałam, że mnie przeprosi, ale pewnie myśli, że nie zrobiła nic złego w mojej sprawie. Albo nie chce się do tego przyznać. Przynajmniej się uśmiechnęła. Co mam teraz zrobić? Aleksy miał rację. To nie był taki zły pomysł, żeby porozmawiać z Peggy. Wybacz, ale masz jakieś wieści od Castiela? W życiu bym się nie spodziewała, że mnie o to zapytasz. To dlatego, że nauczyciele trochę się niepokoją. W ogóle nie usprawiedliwia swoich nieobecności, a bez usprawiedliwienia trzeba przyjąć, że po prostu wagaruje. Ale Lysander próbował z nią o tym porozmawiać, ale ten nie chce o niczym słyszeć. Lepiej, żeby zmienił zdanie i to szybko. Jeszcze jedna nieobecność i wyleci ze szkoły. Kurczę, może powinniśmy opowiedzieć o tym Lysandrowi, aby uprzedził Castiela. Widziałam, jak wychodził ze szkoły. Dzisiaj chyba ci się już nie uda. O, mam nadzieję, że zdecyduje się wrócić jutro do szkoły. Zobaczymy. A gdybym tylko wiedziała, gdzie mieszka, to mogłabym pójść się z nim spotkać. Wyszłam z liceum. Wyszłam dzisiaj wcześniej. Będę mogła trochę pochodzić po mieście, zanim wrócę do domu. Ktoś tu jest. Cześć, Mila. Nie myślałem, że dalej tutaj będziesz. Cześć, Kantin. Widzimy się znowu. Chciałam trochę połazić, zanim wrócę do domu. Możemy połazić razem? No, o, dokładnie, widzisz. No, jak my się dobrze rozumiemy, widzisz. Może połazimy razem. Moglibyśmy pójść do parku niedaleko ciebie. Okej, jak chcesz. Super, no to chodźmy. Wygląda na zadowolonego.
Masz szczęście, że masz koło siebie taki park. Nie do końca. Muszę obejść dookoła, aby do niego wejść. Drzwi, które znajdują się koło mnie, otwierają się jedynie od środka. Przecież drugie wejście też jest niedaleko ciebie. Ale jest dalej. To dużo dalej ode mnie, a i tak przychodzę tu czasem pobiegać. Dalej ćwiczysz? A co? Mówisz o bieganiu. Nie uprawiałeś sportu, zanim nie poszedłeś do szkoły wojskowej. Nie rozumiem, dlaczego upierasz się, żeby mówić o tym, jaki wcześniej był ze mnie cienias? Nie byłeś cieniasem. Czemu się uśmiechasz? Nieważne. No powiedz. Nie, bo myślisz, że to głupie. Już tak myślę. Dlatego nie będę pogarszać swojej sytuacji. Ojej, no weź, czemu nie powiesz? Ham jeden, no. Rozmawialiśmy przez całą drogę, aż przeszliśmy cały park. Potem wróciliśmy do domu. Wróć do domu. A chciałam się z tym pogadać. Co to miała być za... jakaś taka nieoficjalna randka, no. Taka do dupy. Castiel? Zmienił ciuszki. Co ty tutaj robisz? Mieszkam tutaj. Dlaczego tak na mnie patrzysz? W końcu wyrzuciłeś tę okropną brązową kurtkę. Kurde, spadło, trudno. Nie była taka zła. W ogóle ci nie pasowała. Podzieliłaś się już ze mną opinią na ten temat, pamiętasz? Tak, i naprawdę tak myślałam. W każdym razie jestem już spokojniejsza. W związku z czym? Myślałam, że jest to naprawdę źle, skoro nie byłeś w szkole od tygodnia. Wyglądam, jakbym miał jakiś problem? Nie, ale po tym wszystkim, co się stało z Debrą, myślałaś, że będę płakać w kącie? Naprawdę tak o mnie myślisz? Zniknąłeś ze szkoły. Przyznaj, że mogło to wprowadzić zamęt. Chciałem zostać sam, to wszystko. I na serio, nie mam ochoty o tym rozmawiać. Och, okej. Z kolei, jeżeli nie pojawisz się jutro w szkole, to możesz mieć poważne problemy. W ogóle nie usprawiedliwiałeś swoich dni obecności. I tak planowałem jutro wrócić do szkoły, a problemy to miałem od momentu, gdy zdecydowałem, że zostanę w domu. Mam nadzieję, że wszystko się jutro ułoży. Zobaczymy. Poszedł sobie. Jutro raczej nie będę się tym zajmować. Muszę pójść z Rosalią do miasta. To dobra okazja, aby kupić nowe ubrania. Zastanawiam się, co powie na nowy wygląd Castiela. Haha, nie mogę tego przegapić. Następnego dnia wróciłam do szkoły. Spotka się z Rosalią i Castielem. Dobra, tylko gdzie oni są? Piru, piru, halo, halo. Widzisz, Castiel ci wrócił. Już się tak nie martwisz? Nie, na szczęście przyszedł. Dyrektorka już chciała go zawiesić. Zawsze miał wielkie szczęście. Ale nie z dziewczynami. Myślę, że w tym wypadku też miał szczęście. Trafił na niezbyt uczciwą osobę, która sama go opuściła. A gdy chciała do niego wrócić, małej grupie przyjaciół udało się otworzyć mu oczy. To prawda, jeżeli tak na to spojrzeć. Właśnie tak trzeba patrzeć na świat. Życie jest o wiele piękniejsze, jeżeli skoncentrujesz się na jego dobrych stronach. W sumie niby tak. Aleksy. Peg jest w świetnej formie. Widzisz, mówiłem ci, że trzeba z nią pogadać. Nie powiedziałeś, tylko mnie do tego zmusiłeś. No co ty, zaproponowałem to, popierając swój pomysł dobrymi argumentami. Proszę, to jest argument? Jeżeli używasz go w odpowiednim momencie, z odpowiednią intonacją, to jest to niezastąpiona broń. Tylko Armin umie się jej oprzeć, ponieważ już się do tego przyzwyczaił. Aha, okej. Cześć, Kentin. Widziałeś Castiela albo Rosalię? Spędziliśmy trochę czasu razem, a następnego dnia szukasz już innego chłopaka, a to smutne. Co? Co to za jakieś insynuacje w moją stronę? Jestem tylko ciekawa. Poza tym szukasz Castiela. No dalej, Kentin. Widziałeś go czy nie? Był w klasie z Rosalią, ale nie wiem w której. Okej, dzięki. Mila, tak? Wyjdziemy jeszcze kiedyś we dwoje następnym razem? No pewnie! Czemu nie? Ojej, podobają mi się nowe ciuchy Castiela, a tobie? Mi też, są o wiele lepsze niż jego okropna brązowa kurtka. Dokładnie, poza tym nosił ją, gdy spotykał się z Brac. Brac? No, nie uważasz, że ten Brac podobno do jednej laski z Brac? Może troszkę. Tu ich nie ma. Daj mi spokój. Haha, przecież to nie moja wina, jeżeli to prawda. Co się dzieje?
Kevin chciał wyjść do klasy, ale gdy zobaczył Castiela i Rosę, to od razu zawrócił. Zostawiłem coś w szafce. No to dlaczego nie poszedłeś tego poszukać? Bo zacząłeś się ze mnie nabijać. No Ken, wyluzuj, to żaden wstyd, że boisz się swojego kolegi z klasy. Przestań mówić na mnie Ken. Chyba zostawię ich samych. O mój Boże. Sporo czasu ci zajęło, zanim zrozumiałeś, że tamta kurtka w ogóle ci nie pasowała. Aha, już dyskutują. Nie obchodzi mnie twoja opinia. Jestem pewna, że Mila podziela moje zdanie. O lala, nie mieszaj mnie do twojej dyskusji. Ja się tylko przysłuchuję. Nie poczekałam na ciebie i przedstawiłam już swoją opinię. To nic, wczoraj już z tobą o tym rozmawiałam. Wczoraj? Ach, co ona tu robi? Byliście wczoraj razem, ale przecież Castiela nie było w szkole. Spotkaliście się po lekcjach? Peggy, cieszę się, że już ci lepiej. Nie mam ochoty z tobą o tym rozmawiać. Ja wolę gadać o tym niż o ciuchach. Już myślałam... Boże. Już miałam mu nadepnąć na stopę, ale stwierdziłam, że to nie jest dobry pomysł, gdy jest w takim złym humorze. Jakiś problem? Nie, wcale. Nie jestem tego taki pewien. Nie obchodzi mnie to. Bardzo dobrze umiem zdobywać informacje, których ktoś nie chce mi udzielić. Dalej nic nie znalazłam w twojej gazecie na temat wydarzenia, które przygotowują nauczyciele. Dlaczego tak mówisz? Dobre. To tylko kwestia czasu. Wybiegła z klasy. Czy też gazetkę Peggy? Nie, ale gdybym miała taką informację, to użyłaby mikrofonu dyrektorki, aby ją wszystkim zakomunikować. No, niby tak. Auć! Wpadłam na kogoś, gdy wychodziłam. Sorry, nie zauważyłem cię. Nie szkodzi, auć! A teraz ktoś wyszedł z sali, na też na mnie wpadł. Co wyprawiasz za drzwiami? Oczywiście nawet nie przeprosił. Ach, Kasty, szukałem cię. Czego chcesz? Dyrektorka chce się z tobą zobaczyć w sprawie twoich nieobecności. Kurczę. Dacie mi chociaż 5 minut spokoju w związku z tą historią? Zrobił minę, jakby miał sobie pójść, ale chyba zmienił zdanie. Długo jeszcze będziesz tak stała przed tymi drzwiami? Nie, przesunę się. No to rusz się teraz. Złapał mnie za ramię i pociągnął za sobą. Ej, o co ci chodzi? Nie zostawiaj sama z tym kretynem, to wszystko. Przypominam ci, że mogę się spotykać z kim chcę. Z kim chcesz oprócz niego. A czy ty nie będziesz o tym decydował, halo? Poszedł w kierunku pokoju nauczycielskiego. Co mu się stało? Wróciłam spotkać się z Natanielem. Przyznaję, że na przykład Castielowi. Ach, jest męczący. Myślałam, że w końcu się pogodziliście. Niby dlaczego? No, skoro już wie wszystko na temat Debry, to myślałam, że... wie to, co Debra powiedziała, gdy byłyście razem w pokoju nauczycielskim. Nie powiedziała nic na mój temat. I nie chcesz wyjaśnić Castielowi, co próbowała z tobą zrobić? Po co? Po to, by przestał się cię nienawidzić? Widziałaś Castiela? No pewnie, że tak. Nie zmieniaj tematu. Nie zmieniam. Przyjrzyj mu się lepiej, a zauważysz, że przeszedł już do innych spraw. Co mi z tego przyjdzie, jeżeli zostanę uznany za ofiarę? Nienawidzi mnie i ja też go dalej nienawidzę. Nieważne, co jest przyczyną problemu. Szkoda. Dobrze mieć kogoś, kogo się nienawidzi. O wiele bardziej doceniać potem innych. Tak. Oddalił się. A ja myślałam, że się w końcu pogodzą. Trzeba wierzyć, że słodki Amoris nie byłby tą samą szkołą, gdyby Castiel i Nathaniel się nie nienawidzili. Swoją drogą mam nadzieję, że spotkanie Castiela z dyrektorką przebiegło pomyślnie. To niemiłe uciekać tak, jak zrobiłaś to przed chwilą. Ale przecież skończyłyśmy gadać. Nie, nawet nie zaczęłyśmy. Obiecałaś mi, że dasz mi się zająć swoją garderobą, pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Zaraz idziemy, co nie? Tak, poczekam na ciebie przed szkołą. W ten sposób będę mieć pewność, że tym razem mi nie uciekniesz. Okej, no to do zobaczenia. Idziemy na shopping. Zrozum. Dobra, a gdzie jest Kisiel, Castiel? O, patrz, akurat o tobie mówiłam. A więc co ci powiedziała dyrektorka? To niemożliwe, aby ktoś mieszał się w cudze sprawy do tego stopnia. Nie zostałeś zawieszony, co nie? Nie, tylko zanotowała coś w moich aktach i obiecała, że porozmawia tu z moimi rodzicami na następnej wywiadówce. Muszę także odsiedzieć karę, ale nie wiem, czy pójdę. Przyznaj, że tym razem sam się o to prosiłeś. Nigdy temu nie zaprzeczałem, ale i tak nie wiem, czy pójdę. Nigdy się nie zmienisz. Gdybyś miała trochę bardziej przekonujące argumenty, to może byłbym trochę bardziej podatny na ich wpływ. Argumenty? Uprzedzam cię, jeżeli... Znowu zaczniesz gadać o moim biuście, to pożałujesz.
Violetta przyokoła nas w tym samym momencie. Nie, Violetto, to nie to, co myślisz, to Castiel. Mówiłem o argumentach i o niczym innym. Jesteś naprawdę skrzywiona. Zabiję go. Naprawdę, uduszę. Przynajmniej nie miał zbyt wielu problemów. Rosalia powiedziała, że będzie na mnie czekać przed szkołą. Lepiej pójdę się już z nią spotkać. Nie chcę, aby za długo na mnie czekała. No fajnie, taki spokojny ten odcinek. Taki fajny. Wyszłam ze szkoły. Idziemy? Tak. No to w drogę. Zobaczysz, że się nie oprzesz. Idziemy do sklepu z ubraniem. Park sklep. Weszłyśmy do sklepu. A więc jaki styl cię interesuje? Nie wiem, może poprzymierzam różne rzeczy. Okej, tak zrobimy. Rosalia podrzuciła mi kilka ubrań, podczas gdy sama przechadzała się między półkami. Ale przede wszystkim musisz przymierzyć ten komplet bielizny. Co? Nawet naprawdę chcesz, żebym to kupiła? Tak, zobacz ten komplet, jest słodki. To trochę ta góra trochę wygląda, jakby to były dwa kokosy. Doskonale. Bielizna w kolorze czekolady, nie ma nic lepszego. Dobrze wiedzieć, że moi przyjaciele martwią się nawet o moją bieliznę. Zabieramy się za ubrania, nie chcę cię zrujnować, a więc wybierzemy tylko to, co najważniejsze. Okej, co bierzemy? To ty mi powiedz, zastanów się, jaki strój spodoba się chłopakowi, którego lubisz. Brakuje opcji, chcę się podobać sobie. No, ale trudno. Chciałabym się spodobać Kentinowi. A naprawdę? Myślę, że te dwa stroje mu się spodobają. Sama oceń. Do Kentina ten jest strój, ale znowu mnie nie przekonuje, nie podoba mi się, bym wzięła tą tunikę. No ale chcę mieć ilustrację z Kentinem. Przebiorę ją tylko, bo naprawdę dziwnie wygląda. Okej, teraz będzie lepiej. Masz rację, to pasuje ci najlepiej. Dzięki, mam nadzieję, że jemu też się spodoba. Na pewno. Wyszłyśmy ze sklepu. Przyjdziesz jutro do szkoły w nowych ubraniach, prawda? No pewnie. Haha, nie mogę się doczekać reakcji chłopaków. Do jutra. Musimy kiedyś to powtórzyć. Obiecuję, że gdy tylko znowu uda mi się odłożyć trochę kasy. Wróciłam do domu. Jak zwykle następnego dnia wróciłam do szkoły. Oczywiście założyłam nowe ubrania, które kupiłam z Rosalią. Muszę odblokować dialożki. Co jest? Ty też zmieniasz styl? Tak, poszłam na zakupy z Rosalią. To ona doradzała ci do bielizny? Jaką kurde bieliznę? Dobry Boże, znowu o tym rozmawiamy? Przecież nie widać spodoba do bielizny, co ty kurde gadasz? Podoba ci się? No wiesz, ja i ubrania. Aha. Co jest? Czuję się, jakby stał przede mną naśladowca. Dlaczego? Zmieniam ciuchy, a zaraz potem ty też. Jeżeli rzucę się z mostu, to też pójdziesz za mną? Nie, umrzesz sam. Ciekawe, czy się ubezpieczyła. Od teraz gryziesz? Tak, mogłoby do tego dojść. Wiesz, co mówią psy? Wiesz, co mówią? Psy, które najgłośniej szczekają, gryzą najsłabiej. Haha. Co ci tak śmieszy? W sumie to jesteś kompletnie niegroźny, prawda? Skoro cały czas się denerwujesz. Nie, stanowi wyjątek od tej reguły. Nie powiedział nic więcej na temat mojego stroju. Chyba nie za bardzo mu się spodobał. Cześć, Nathaniel. Cześć. Jakoś dziwnie na mnie patrzy. Ty jesteś, chciałem powiedzieć, jesteś bardzo... Jesteś... Chciałaś mnie o coś zapytać? No tak. Niekoniecznie. Wydaje mi się, że nie to chciał mi powiedzieć. Przeszedł szybko koło mnie, zanim się zatrzymał. Wpatrywał się w swój notatnik. Bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz. Tak uważasz? Dzięki. Super, mój strój mu się spodobał. Okej, tu szukamy Kentina. O! Cześć, Lisander. Witaj. Ty też postanowiłeś się trochę zmienić? Mówisz o moim stroju? Tak, kupiłam go wczoraj z Rosalią.
Musiała być w siódmym niebie. Była bardzo zadowolona. Nie powiedział nic więcej. Wydaje mi się, że mój zryw wcale mu się tak bardzo nie spodobał. Cześć, ale sucho. Nie mówi nic na temat mojego stroju. Jak dzisiaj wyglądam? Czemu chcesz to wiedzieć? Bo wczoraj kupiłam nowe ubranie i chciałabym znać twoje zdanie na ich temat. Tak, bo jak ja kupię sobie kieckę, to ja idę od razu do każdego znajomego po kolei i się pytam: hej, jak wyglądam? I masz koniecznie powiedzieć, że wyglądam w tym dobrze. O Boże, Suśka, mózg se kup, a nie sukienkę. Ach tak, są sympatyczne. To wszystko? Sorry, ale nawet tego nie zauważyłem, dlatego nie wiem za bardzo co powiedzieć. Tak, bo ty masz się skupiać na nas jako osobie, a nie na ciuchach. Powiedz po prostu, czy uważasz, że ładnie wyglądam? Zawsze ładnie. Jego kaszel był dosyć wymuszony. Tak, to prawda, że ta sukienka pasuje ci bardziej niż inne. Jasne, to nie to chciałeś powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że zawsze ładnie wyglądasz. Naprawdę? Tak, a więc w sumie to, co nosisz, nie jest ważne. Dzięki, Kentin. A, tyle? Myślę, że pogadamy sobie jeszcze. Tak, pewnie. Możemy tam pójść dzisiaj wieczorem, jeśli chcesz. Wrócę rozmowy z Natanielem. Naprawdę? Wielkie dzięki. I wybacz, że zapytałam o to tak nagle. Nie ma problemu, uwielbiam to. O czym rozmawiacie? To nic takiego. Powiedział też zbyt szybko, aby naprawdę tak było. To sprawa między mną i Natanielem. Między wami, co? Ale to nic osobistego. Chciałem powiedzieć, że to po prostu wyjście między kolegami z klasy. Nic więcej. Rosalia klepnęła go po ramieniu. Naprawdę nie umiesz utrzymać tajemnicy. Co będziecie robić razem poza szkołą? No dalej, chwalić się. Już ci mówiłam, że to tajemnica, ale nie martw się, nie ukradnę ci twojego Nataniela. To nie jest mój Nataniel. Hihi. Zrobił się taki czerwony, że spokojnie można by usmażyć jajko na jego głowie. Jajko na głowie. Ciekawe, co kombinują. Jeżeli Rosalia i Nataniel postanowili wyjść, to na pewno są w mieście. Lepiej też się tam przejdę. Wyszłam ze szkoły. Idziemy do miasta. Do miasta, sklepy. Do miasta czy gdzie mam iść? Halo, bo się tu nic nie stanęło. Auć, patrzyłam na chodnik, gdy nagle na kogoś wpadłam. Cześć, Mila. Już się przebrałeś. Nataniel? Co to zaplanowałeś z Rosalią? Też chciałeś zmienić styl? Tak, miałam ochotę na małą zmianę. Pasuje ci to, podoba mi się ten krawat. Tak, jest zabawny. Wybacz, ale już strasznie długo szwędam się po mieście. Muszę już wracać. Mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Zmykam, do jutra. Okej, do jutra. Castiel i Nataniel się zmieniają. Może jednak dobrze się stało, że Debra wróciła. Może oboje właśnie tego potrzebowali. Idziemy do domu. Odrabiam lekcję i poszłam spać. I nagle teleportowałam się do szkoły. No tak. Następnego dnia wróciłam do szkoły. Uwaga, ostrożnie. O Jezus Maria, jak ty wyglądasz. Pan Farazowski i Borys niosą wielkie kartonowe pudło, które mają małe otwory. Poszli na koniec korytarza. Weszli na piętro. O, klasa biologiczna jest otwarta. Weszłam tam. Nikogo nie było w środku. Pudła, które nieśli przed chwilą nauczyciele, leżały na biurku. Podeszłam do jednego z nich. Och, są słodkie. W pudle było pełno małych królików. Niektóre spały, a inne coś chrupały. Ciekawe, po co je tutaj przynieśli. Peggy przeszła koło mnie i nawet mnie nie zauważyła. Od razu poszła w stronę klasy. Co się dzieje? O kurczę, wszyscy są tutaj. Jestem pewna, że to będzie tak jak z żabami. Chcą, żebyśmy je otworzyli i przestudiowali ich anatomię. Nie, to niemożliwe. Biedne małe króliczki. Wiecie o królikach? Idiotko, wszyscy już o nich wiedzą. Chcą mnie zabić, abyśmy się na nich uczyli. Jestem nieźle zacofana.
Nie rozumiem, jak można robić tyle hałasu o zwykłe gryzonie. To tylko króliki. Mnóstwo jest rozjeżdżanych każdego dnia. A wiesz, że psów jest rozjeżdżanych każdego dnia? No, no. To, że to są małe, ludzkie gryzonie, nie znaczy, że są gorsze od twojego psa. Tu widzę, nie chcą się odzywać na ten temat. Wszyscy krzywo się na niego spojrzeli. No, to ja bym go kopła. No, już nic nie powiedziałem. Musimy je uratować, zanim nas zmuszą, żebyśmy je zabili. Osobiście, jeżeli mnie poproszą, żebym go uśpił, a potem otworzył, to odmówię. Wszyscy powinniśmy zareagować w ten sam sposób. A jeżeli nauczyciele dadzą je innej klasie, musimy je uwolnić, inaczej nie będą miały żadnej szansy. Ale może chcą tylko, żebyśmy się im przyjrzeli. To przesada, żebyśmy mieli przeprowadzać sekcję na królikach. No właśnie. Nie będziemy ryzykować. Jeżeli teraz czegoś nie zrobimy, to być może potem nie będziemy mieli już drugiej szansy. Wszyscy są ze mną? Tak. Okej. Okay. Chłopaki? Zgoda. Nie, chcę, żeby zostały. No ale jak tyle osób naraz się tam, no to... O, i teraz działa normalnie. No to to działa. Dlaczego nie zajrzałem do jakiejś innej klasy? Biedny Kastil. Ale co chcecie zrobić? Jeżeli damy się złapać, to na pewno wszyscy zostaniemy ukarani. Mila odbędzie za mnie tą moją karę. Jest bardzo uzdolniona w tej dziedzinie. Wstrętna Rzymia. Musimy tam iść na zmianę. Część z nas pójdzie po króliki i zaniesie je na dziedziniec. Pozostali będą czekać na dziedzińcu, aby zanieść gryzonie do najbliższego parku. Dodzielimy się na dwie grupy. Tak, kto się czym zajmuje? Podzieliliśmy się na dwie grupy. Część osób poszła w kierunku dziedzińca, a reszta została w klasie łącznie ze mną. Będziemy tam iść w trzyosobowych grupach. Kto chce iść pierwszy? Ja chcę. Ja też, będę mieć to z głowy. I ja też, jeżeli wam to nie przeszkadza. Razem z Arminem i Nathanielem poszliśmy ratować króliki. Idziemy na pomoc królikom! No dobra, każdy bierze po jednym. Nie uważacie, że są słodkie? Oczywiście, że tak. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nas nie obchodziły. Żartujesz? Nie mieliśmy wyboru. Zachowuj się ciszej na litość boską. Wyluzuj, przecież wcale nie hałasuje. W momencie, gdy to powiedział, chciał się odwrócić, aby spojrzeć z bliska na króliki i wywrócił krzesło. Norma. Ninja, co? Brakuje mi treningów. Każdy z nas wziął na ręce jednego królika, mój wtulił się we mnie i przestał się ruszać. Niektórzy to mają szczęście. Co? Nie widziałaś, gdzie śpi twój król. Auć! Natalii podniósł krzesło i walnął nim w nogę Armina. Jesteś chory? Sorry, nie zrobiłam tego specjalnie. Tak samo jak z pałeczkami podczas koncertu. Mimo wszystko są nierozsądni. Zostawili otwarte drzwi w sali z gryzoniami w środku. Pan Falasowski znowu będzie mieć problemy. Nie powinniśmy za długo tutaj zostawać. Chodźmy. Okej. Okay. Idziemy na dziedziniec. Tyrurylu, tyrurylu. Mogliśmy zabrać coś, żeby je schować. Jeżeli ktoś wyjdzie z klasy, to będziemy mieli przechlapane. No to się pospieszmy. Dokładnie, mój królik nie jest taki spokojny królik Mili. Chcę uciec. Też bym uciekała. Uff, wyszliśmy. Mówiłem wam, że w ogóle nie ryzykujemy. Ale przez ciebie ktoś mógł nas usłyszeć. Wyszliśmy ze szkoły, aby przekazać króliki innym. Wszystko poszło sprawnie? Tak, uratowaliśmy już 3 króliki. Jasne, nie przeżyją nawet jednego dnia w parku. Przestaniesz w końcu być takim pesymistą? Nie jestem pesymistą, tylko realistą. Dałam swojego królika Violetcie. Każdy ma swoją opinię. Biedne maleństwo. Chodźmy szybko do parku, a my wracamy do liceum. Okej. Okay. Wróciliśmy na dziedziniec. Przesuńcie się, musimy się pospieszyć. Pan Farzowski kręci się koło sali biologicznej. Peggy i inni trzymają po 2 króliki. Czemu nie wzięliście po 1 króliku? Głucha jesteś, dopiero co ci powiedziałyśmy, że pan Farzowski kręci się w okolicy. Nie ma już tam więcej królików? Nie, mamy już wszystkie. Dajcie nam przejść, zanim nam uciekną. Zwolniliśmy przejście. W ogóle nie żałuję, że ja i moi bracia zostaliśmy zapisani do tego liceum. Tyle razy, co już się tutaj ubawiliśmy. Już zaczynam żałować, że to zrobiliśmy. Pan Farzowski będzie miał przez nas problemy. Nie mieliśmy wyboru, nawet Kastil czuł się zmuszony w tym uczestniczyć. To rzadkość. A teraz co robimy? Czekamy na koniec przerwy. Albo raczej na wrzaski dyrektorki. Zabije nas. Blokuj nowy dialog. Zaczyna ściskać mnie w żołądku. Kentin tu jest. Co robisz?
Według dziewczyn jest szansa, że jeszcze jeden królik został w sali biologicznej. Chciały, żeby ktoś poszedł to sprawdzić. Zrobiliśmy losowanie i wypadło na mnie. Ach tak? Poczekaj, pójdę razem z tobą. Okej. Weszliśmy do sali biologicznej. No dobra, gdzie może być ten królik? Tam, spójrz, biały królik schował się za szkieletem. Super, szybko poszło. Dokładnie, wziąłem królika na ręce. Spójrz na niego, jest taki słodki, mógłby się nazywać Wenka. Dlaczego Wenka? Nie wiem, pasuje mu to. Usłyszeliśmy kroki dochodzące z korytarza. Kurczę, myślisz, że to jakiś nauczyciel? Nie mam pojęcia, lepiej się schowajmy. Klik. Nikt nie wszedł, tylko zamknął drzwi na klucz. O nie, zostaliśmy zamknięci. Spróbował otworzyć drzwi. Odsuń się, jeżeli kopnę w te drzwi odpowiednio mocno, to uda mi się je otworzyć. Nie, przestań, będziemy mieli przez to problemy. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale już je mamy. No to nie pogarszajmy sytuacji. Rzucił się na ziemię, usiadłam koło niego. Naprawdę nie mamy szczęścia. Przynajmniej jesteśmy razem. Gdybyś był sam, to byłoby jeszcze gorzej. Tak, to prawda. Uff, znowu zaczął się uśmiechać. Westchnął, jakby o czymś zamarzył. Ciekawe, o czym pomyślał. Patrzyłam na salę spokojnie, głaszcząc Wenkę i czekałam, aż zaczną się lekcje i w końcu ktoś nas uwolni. Nagle poczułam, jak ktoś przybliża... Nagle poczułam, jak ktoś przybliża się do mojej twarzy. Odwróciłam głowę. Kentyn miał przymrużone oczy i zbliżał się do mnie. Boże, co tu się dzieje? Spanikowałam. Zobacz, już. O, zostawcie mnie bez lat. O, Boże, słodka. Ale burak. A, co ty robisz? A ty, przez ciebie przed chwilą pierwszy raz w życiu pocałowałem królika. Przykro mi, to był odruch. A co, chciałeś mnie pocałować pewnie? Ciężko było mi się powstrzymać, aby nie wybuchnąć śmiechem. Kentyn wyglądał raczej na załamanego. Pan Farazowski wszedł do klasy, do sali, aby coś zebrać. Udało nam się wyjść tak, aby nas nie zauważył. Kentyn wyniósł królika, unikając mojego wzroku. Mam nadzieję, że nie będzie się nam nie gniewać zbyt długo. Sprawdź, jak sprawy ewoluują. To idziemy. Jesteśmy chyba na dziedziniec, to nie? O, tak. Pan Farazowski przyszedł koło mnie. Strasznie wzdychał. Musiał zauważyć, że króliki zniknęły. Peggy, co ci jest? Widziałaś Farazowskiego? Cały czas chodzi w tą i z powrotem po korytarzu. Domyślasz się dlaczego? Oczywiście, nie trudno zgadnąć. Zaskoczyłam go podczas rozmowy z panem Borysem w sali biologicznej, gdy wszystko odkryli. Nie chcieli zabijać królików. Chcieli tylko, abyśmy posłuchali ich bicia serca i tego typu rzeczy. Jutro mieli odejść do sklepu zoologicznego. A co mówiła Wsiuśka wcześniej, co? He? No. O nie, chcesz powiedzieć, że znowu się pomyliłam. Z impetem tupnęła nogą podłogę. I wszyscy się o tym dowiedzą. Masakra! Mogłabyś się chociaż trochę pomartwić o pana Farazowskiego. To nie moja wina. Gdyby drzwi były zamknięte, to nigdy by do tego nie doszło. Ech. Najlepiej swoją winę zrzucać na kogoś innego. A teraz gdzie? Nie, już się nagrywa. Gdzie tu nie wiem, gdzie. O! Słyszałaś? Królikom jednak nic nie groziło. Tak, Peggy mi przed chwilą o tym powiedziała. Nie szkodzi. Królikom jest teraz o wiele lepiej na wolności niż w sklepie zoologicznym. Nie jestem pewna, czy pan Farazowski podziela twoje zdanie. O! Tylko niech mi nikt nie mówi, że to moja wina. Kastel dyskutuje z Lisandrem. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Mówicie o królikach? Tak, to szkoda, prawda? Jak to podsumowała Iris, przynajmniej teraz są na wolności. Jasne, pewnie zostaną zjedzone przez koty i lisy. Co, ty też zaczynasz? Macie jakiś pomysł, co się teraz wydarzy? Moim zdaniem Faraz wyleci z roboty. No ale chamsko trochę. Castiel. O nie, mam nadzieję, że nie. Biedak, zdajesz sobie sprawę? Pewnie wyleci z roboty. To nie uczeń, nie mogą go tak po prostu się pozbyć. Mówicie o panu Farazowskim?
Tak, Peg już ci powiedziała. W sumie to chcieli tylko, żebyśmy poobserwowali te króliki. Tak, mówiła mi. Szkoda, wszyscy się pomyliliśmy. Przynajmniej było zabawnie. Co trzeba zrobić, abyś chociaż trochę przejął się tym, co się wydarzyło? Przecież się przejmuje. W każdym razie to nie koniec świata. W najgorszym wypadku trzeba będzie kupić króliki. O nie, chciałem kupić nowe słuchawki. Nic nie mów, ja jestem spłukany. Serio, nie mamy szczęścia. Mogliby mimo wszystko znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Chłopaki, to wy mówicie o zwrocie pieniędzy. Nikt jeszcze nas o nic nie prosił. O, tutaj jesteś. Co się znowu dzieje? Czekamy już tylko na twoje zdanie. Chcemy pójść po dyrektorce, co zrobiliśmy, żeby pan Farzowski nie został zwolniony. Zgadzasz się? Wszyscy się zgodzili. Amber i jej koleżanki nie chciały, żebyśmy o nich wspominali, ale nie obchodzi nas to. Zdziwiłabym się, gdyby było inaczej. Ja też jestem za. Chcecie iść teraz? Tak, raczej tak. Idę z wami. Dzięki, mam nadzieję, że masz mocne nerwy, bo może zacząć na nas krzyczeć. Pan Farazowski jest już w biurze. Zastukałam do drzwi. Dziewczynki, co tutaj robicie? Chciałyśmy porozmawiać z dyrektorką. Na razie jest zajęta. Panie Farazowski, proszę poczekać. To my wypuściliśmy króliki. Co? Co się dzieje? Co chciał mi pan powiedzieć? Właściwie to mieliśmy mieć dzisiaj wyjątkową lekcję biologii, ale zawaliliśmy sprawę. Myśleliśmy, że nauczyciele chcą, żebyśmy zabili króliki, rozumie pani? Nie mogliśmy do tego dopuścić, a więc wypuściliśmy króliki, a potem w końcu się dowiedzieliśmy, że mieliśmy je tylko obserwować. Proszę nie zwalniać pana Farozowskiego, prosimy. Już po nas. Ha, 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 ha. To prawda. To prawda? Wszystkie trzy myślałyście, że chciałam. Ha, ha, ha. To nerwowy śmiech, czy ją to naprawdę śmieszy? Dziewczynki mówią o gryzoniach, a które wypożyczył pan ze sklepu zoologicznego? Tak, nie zamknąłem sali biologicznej na klucz. Gdy zdałam sobie z tego sprawę, to kartony były już puste. Szybko się uwinęliście. Musieliście być dobrze zorganizowani, haha. Gdybyście tylko mieli tyle zapału, aby odrobić swoje lekcje. Ha, ha, to dlatego, że cała klasa się zmobilizowała. Prawie cała. Do diabła z Amber, wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Ha, ha, ha. Przykro mi, gdybym bardziej uważał. Pomyślcie sobie, że wasze głupstwo musiało je uszczęśliwić. Mają rację, królikom jest o wiele lepiej na dworze. Ale, a sklep zoologiczny? Chyba będziemy musieli im zapłacić za te króliki. Podczas koncertu udało nam się zebrać wystarczająco dużo pieniędzy na nasz projekt. Możemy zużyć część funduszy, aby naprawić tę szkodę. Kim jesteś i co zrobiłaś z prawdziwą dyrektorką? Dyrektorka chichocząc wróciła do swojego biura, a pan Farazowski poszedł w stronę sali biologicznej. Nie rozumiem. Zostaliśmy ukarani? Nie, dyrektorka nawet nie uniosła głosu. Może coś wprawiło ją w dobry humor? Na pewno. Szkoda, że częściej się to nie zdarza. Albo po prostu bardzo lubi zwierzęta, tak jak i my. Albo i nie. Może jej pies miał małe? Kiki Junior? Litości, tylko nie to. Gdzie powinnam pójść? O, w końcu wszystko wróciło do normy. Armin miał rację, było zabawnie. Lekcja biologii oczywiście odbyła się bez królików. Musieliśmy wypożyczyć książki z biblioteki, aby lepiej im się przyjrzeć. Teraz muszę już tylko wrócić do domu i zacząć korzystać z weekendu. Może zrobię sobie małą wycieczkę za miasto. I tak, oto tym sposobem skończyliśmy sobie odcinek 18. Tak jak mówiłam, był bardzo miły, przyjemny. Oprócz tego, że prawie faraz przez nas wyleciał z roboty. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a jeżeli tak, to nie obrażę się za łapki w górę, za komentarze, przede wszystkim komentarze i subskrypcje. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do następnego materiału. Trzymajcie się ciepło. Pa!